Dopisali wokaliści, artyści, ludowi tancerze, młodzi aktorzy, uczniowie szkół, a nawet przedszkolaki, druhowie ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszenia i dopisali przede wszystkim mieszkańcy, którzy nie szczędzili grosza, wrzucając pieniądze do puszek. Wszystko po to, aby wesprzeć 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Morawicy, a ten świętowano w tym roku wyjątkowo hucznie. Po raz drugi jest już sztab i tu jak gdyby na własne konto zbieramy te pieniążki. Jest około 40 wolontariuszy, także bardzo dużo. No, coś się dzieje w Centrum Kultury, czyli jak widzimy budynek tętni życiem. Mieszkańcy chętnie się włączają właśnie w taką działalność właśnie charytatywną, ale również tu wielkie słowa uznania dla organizatorów, zarówno dla sztabu, jak i dla wszystkich artystów, którzy występują w Centrum Kultury, bo to oni tak naprawdę przyciągają tu mieszkańców, którzy z kolei no, te swoje datki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dają. Także no, na pewno fajna sprawa, bardzo szczytny cel i na pewno Morawica zaistnieje na mapie Polski jako to miejsce, gdzie również te serca są gorące, gdzie chcemy pomagać innym. Szczególnie w tym przypadku dzieciom, noworodkom, bo taki cel jest zbierania tych pieniędzy. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Morawicy rozpoczął się już o godzinie 12 w Samorządowym Centrum Kultury. Na scenie kolejno stanęli morawiccy artyści, a w holu na dole rozstawiono kramy z pysznościami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich. Odbyły się także ciekawe warsztaty dla dzieci. To były warsztaty kulinarne, ale i warsztaty plastyczne. Teraz te ostatnie rzeczywiście były kulinarne, bo dzieci pięknie ozdabiały serduszka pieczone przez panią Małgorzatę Bąk z Bila Cafe, a pani Małgorzata była wspomagana przez stowarzyszenie Panie na Szpilkach, przedsiębiorcze Panie na Szpilkach. Ale wcześniej były też inne stowarzyszenia, były inne grupy. Cały czas od godziny 12 tutaj te warsztaty trwały, wykonały dzieci piękne prace. Rodzice, którzy przyprowadzili dzieci, pracę zakupywali, a oczywiście pieniądze przeznaczone były na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I oczywiście zapraszamy na przyszły rok, już teraz, już dziś i dzieci, i chętnych do udziału w takich warsztatach. Równie chętnie co pracę dzieci kupowano pyszne potrawy przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich z terenu miasta i gminy Morawica. Kwestowali także pracownicy morawickiego urzędu, którzy podobnie jak przedstawiciele Uniwersytetu III wieku mieli swoje stoisko. Nie zabrakło też harcerzy i druhów z ochotniczych straży pożarnych. Całkowity dochód ze sprzedaży gadżetów oraz wyrobów kulinarnych został oczywiście przeznaczony na wsparcie wielkiej akcji Jurka Owsiaka. Morawica pięknie zaprezentowała się także w Kielcach, gdzie tradycyjnie już kwestowali strażacy z Bilczy. Po raz dziewiąty bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze. Pierwszy raz zapoczątkowaliśmy to, gdy był Owsiak, tak zwaną wodną akcję świątecznej pomocy, ale to było dla druhów strażaków, wtedy była zbiórka. No i od tej pory już praktycznie systematycznie co roku bierzemy udział w tej orkiestrze. Zawsze jesteście w Kielcach i tutaj wokół was cały czas jest dużo ludzi. Co tak przyciąga ich do waszego stoiska? No chyba przyciąga sam wizerunek straży. No i cóż więcej. No mamy sprzęt, który jest, są ludzie ciekawi, jak to na co dzień działa, znaczy my jak działamy, jak to wygląda, jak można dotknąć. Nigdy, na co dzień nikt tego nie ma, prawda? Na scenie przez cały czas występowali lokalni artyści, na placu przed budynkiem Centrum Samorządowego w Morawicy odbyły się pokazy sprzętu strażackiego oraz akcji ratowniczej i gaśniczej. Atrakcją wieczoru bez wątpienia była kąpiel morsów. Był też pokaz Nordic Walking i rozgrzewka dla wszystkich poprowadzona przez zawodników z klubu Morawia. Rozgrzać można się także było wewnątrz samorządowego centrum, gdzie na wszystkich czekała gorąca herbata i kawa. A szczególnie zmarznięci tego dnia byli przede wszystkim wolontariusze, którzy zgodnie podkreślali, że warto pomagać. Dlaczego zdecydowałyście się na to, żeby zostać wolontariuszami? Zostałyśmy wolontariuszkami, dlatego że według mnie jest to, no, jest to pomoc dla innych i można w jakiś sposób wykazać się taką odwagą, że można komuś pomóc i no właśnie poprzez to zbieranie tych pieniędzy. Warto pomagać? No pewnie, że warto. Każdy grosz się liczy. A chętnie ludzie wrzucają do tych puszek? Oj, ludzie naprawdę są hojni i myślę, że no, to jest doceniane w jakiś sposób, bo
i wrzucają kwoty takie no, powyżej 100 zł i takie mniejsze, no ale każdy grosz się liczy. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Morawicy minął hucznie i z wielkimi emocjami. Uzbierano w sumie 27 099 zł i 48 groszy. Tym samym ubiegłoroczny rekord został pobity.